Mateusz Cyrzan, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Od 11 lat młodzież z Wejherowa oraz okolic daje przykład, jak dbać o środowisko naturalne. Efektem jest coraz większa liczba zebranych odpadów. Tradycyjnie w czerwcu w Zakładzie Usług Komunalnych następuje uroczyste podsumowanie konkursu Młodzież daje przykład. Konkurs ma na celu nie tylko zebranie nieużytecznych rzeczy w celu utylizacji, ale wyrobienia w młodych ludziach prawidłowych postaw ekologicznych. Prawidłowo prowadzona edukacja ekologiczna przynosi wymierne efekty, zwłaszcza dla społeczeństwa. Tego nie trzeba chyba nikomu przypominać, a już na pewno dzieciom i pracownikom Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie. Co roku mobilizują młodzież do kultywowania odpowiednich postaw w kwestii dbania o środowisko. Finałem jest uroczyste podsumowanie konkursu Młodzież daje przykład, selektywna zbiórka odpadów. W roku szkolnym 2011-2012 najlepsze okazało się przedszkole niepubliczne Bajka w Wejherowie. Drugie miejsce w ekologicznej rywalizacji zajęło przedszkole samorządowe z Gościcina, a trzecie przedszkole samorządowe numer 2 z Wejherowa. Nagrodę dla opiekuna placówki oświatowej, która osiągnęła największy postęp w porównaniu do roku ubiegłego, otrzymała Mirosława Słowi z samorządowej szkoły podstawowej w Gowinie. Nagrody wręczali prezydent miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Jarosław Pergoł. Wręczaniu nagród towarzyszyły występy artystyczne dzieci oraz występ znanego satyryka Tadeusza Buraczewskiego. Wejherowianie mogą pochwalić się jednym z najlepszych prezydentów w Polsce. Według rankingu Newsweeka Krzysztof Hildebrandt znalazł się na wysokiej 12 pozycji najlepszych prezydentów miasta. Włodarzy oceniano m.in. pod kątem gospodarowania miastem, budżetu, środków pozyskanych z Unii czy umiejętnością współpracy. Krzysztof Hildebrandt znalazł się w 15 najlepszych prezydentów miasta w Polsce, a dokładnie zdobył 12 miejsce. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest przez tygodnik Newsweek. Nie wiedzieliśmy o tym, że taki ranking jest prowadzony i nie mieliśmy świadomości, że nasze miasto i osoba prezydenta jest brana tam pod uwagę, a jeszcze taki dobry wynik to dla nas jest, można powiedzieć, takim powodem dla dumy, ale świadczy o tym, że cały zespół, który w Wejherowie pracuje, a przede wszystkim mieszkańcy i współpraca z mieszkańcami układa się dobrze. A co dało tak wysokie miejsce wejherowskiemu włodarzowi? Przede wszystkim dobra gospodarność miastem. Na to składa się kilka składników, jak budżet, środki pozyskiwane z Unii Europejskiej czy miejskie inwestycje. Uwzględniano także warunki życia mieszkańców, gdzie brano pod uwagę przede wszystkim dostęp do miejskiej infrastruktury oraz indywidualne cechy każdego prezydenta. Do cech indywidualnych zaliczono innowacyjność, umiejętność współpracy, doboru kompetentnej kadry, atmosferę panującą w urzędzie czy też charyzmę włodarza. Komputer i monitor zawierające dane pacjentów z poradni chemioterapii w szpitalu imienia Floriana Cejnowy w Wejherowie padły łupem złodziei. Policja prowadzi śledztwo. Komputer i monitor zawierające dane 5000 pacjentów z poradni chemioterapii w wejherowskim szpitalu zostały skradzione. Do zdarzenia doszło najprawdopodobniej z niedzieli na poniedziałek. Na szczęście cała ta baza danych jest po prostu na serwerze i personel lekarsko-pielęgniarski, który korzystał z tego komputera poprzez swoje loginy logował i mógł pracować w tym programie. Także uważam, że mam przynajmniej nadzieję, że żadne dane dotyczące tych pacjentów nie wyciekną. Policja zabezpieczyła ślady i prowadzi śledztwo. Przypomnijmy, że poradnia chemioterapii w wejherowskim szpitalu funkcjonuje od niespełna 2 lat i prężnie się rozwija. To zasługa pracowników, sponsorów i niewielkich dotacji. Dla pacjentów istnienie poradni w powiecie wejherowskim to spore ułatwienie. Aktualnie trwa remont, który polega na rozbudowie poradni. Sprzęt komputerowy jest niezbędny. Środki finansowe na zakup nowego komputera i monitora uszczuplą zatem budżet przeznaczony na remont. Raz w roku uroczystą sesję w sali obrad ratusza przeprowadza Młodzieżowa Rada Miasta Wejherowa. W trakcie spotkania młodzi ludzie wręczają statuetkę małej Andzi. W tym roku statuetkę otrzymała firma Euratech z Wejherowa. Statuetkę w imieniu Jacka Pomieczyńskiego odebrała Aneta Kochanik. Pomaganie dzieciom, szczególnie w czasach kryzysu, jest zadaniem dojrzałych i kompetentnych dorosłych. Są takie chwile, kiedy dłoń pomocna jest niezbędna. Tym bardziej najmłodsi mieszkańcy Wejherowa nie zapominają o osobach, które zawsze chętnie wspierają i pomagają dzieciom. Wyrazem ich wdzięczności jest przyznawanie raz w roku statuetki małej Andzi. W tym roku mała Andzia powędrowała do firmy Euratech z Wejherowa.
W imieniu prezesa firmy Jacka Pomieczyńskiego statuetkę odebrała dyrektor Centrum Handlowego Jantar wchodzącego w skład Euratech Aneta Kochanik. W naszej pomocy nie ma niczego szczególnego. Po prostu wychodzimy naprzeciw potrzebom dzieci. Staramy się im pomóc w trudnej sytuacji, w której nieraz w życiu się po prostu znalazły, na jakimś życiowym zakręcie. Zaczęliśmy bardzo prozaicznie, około 12 lat temu, od paczek świątecznych ze słodyczami. Potem były to przybory szkolne dla domu dziecka, no i gdzieś tam w ten sposób właśnie nasza działalność się rozkręciła, tak? Sprawiało nam to coraz więcej przyjemności. Mała Andzia to nie nagroda ani szopka, ale istotna forma podziękowania za zrozumienie dla potrzeb dzieci. Dlatego, jak podkreśliła pani Aneta, mała Andzia to jedna z najważniejszych form podziękowania dla firmy i będzie stała w honorowym miejscu. Ta nagroda jest dla nas szczególnie cenna, ponieważ jest właśnie przyznana przez najmłodszych. I tak jak wspominałam podczas swojej wypowiedzi, podczas wręczania statuetki, że gdyż śmieje się dziecko, śmieje się cały świat, jak powiedział Janusz Korczak. Statuetka małej Andzi to postać malutkiej dziewczynki. Nazwa nawiązuje do żony Jakuba Wejhera, Anny. W zdrowym ciele zdrowy duch. Doskonale o tym wiedzą zawodnicy klubu sportowego Tytani, którzy po raz trzeci zorganizowali piknik z piłką ręczną. Zainteresowanie imprezą przerosło oczekiwania Tytanów. Tytani z Wejherowa po raz kolejny zachęcali dzieci i dorosłych do aktywnego spędzania wolnego czasu. Paintball, dmuchane zabawki i stanowiska gastronomiczne stanęły na boisku przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 imieniem Jakuba Wejhera w Wejherowie. Piłkarze poprzez gry i zabawy propagowali nie tylko piłkę ręczną, ale przede wszystkim ideę krzewienia sportu. Dużo atrakcji jest. Przede wszystkim konkursy, gry, zabawy dla całych rodzin, dla dzieci od najmłodszych lat. Dla każdego czekają darmowe nagrody w postaci tam popcornu, zabawki, waty cukrowej, no naprawdę dużo, dużo darmowych atrakcji. Między innymi są dmuchane zabawki, elementy, tak tutaj wszystko widać. Jest boisko dmuchane, są zjeżdżalnie, są do skakania. Był pan na kładzie, który jeździł z dzieciakami za darmo. Kiełbaski. Ze względu na trwające Mistrzostwa Europy w piłce nożnej organizatorzy musieli odwołać tradycyjne pokazy Policji i Straży Pożarnej, ale uczestnicy zabawy mogli wziąć udział w akcji otwartej. Ta niedziela. Przychodzą osoby starsze, osoby dorosłe, dzieci. Całe rodziny mierzą sobie ciśnienie, a także interesują się udzielaniem pierwszej pomocy. Także tutaj prowadzimy pokazy na boisku, gdzie pokazujemy, jak udzielić pomocy ze specjalistycznym sprzętem, a następnie zapraszamy na pokazy z podstawowego udzielania pierwszej pomocy w naszym punkcie. Mecz piłki ręcznej, dziewczyny kontra chłopcy, przeciąganie liny i wiele innych konkurencji to również okazja do zacieśnienia więzi rodzinnych. My jako rodzice nie mamy zbyt dużo czasu, żeby dzieciom poświęcać, a jeżeli są takie inicjatywy i można z tymi dzieciakami się pobawić, to bardzo fajnie. Tutaj też przed chwilą grałem w piłkę, tak, z dzieciakami, więc jest to zawsze dodatkowa chwila, którą z dziećmi można spędzić. O tym, że wszyscy uczestnicy pikniku świetnie się bawili, nikogo nie trzeba przekonywać. Najlepiej świadczą o tym wesołe twarze dzieci i rodziców. W czym tkwi sekret powodzenia tej imprezy? Tu jest reklamy firm, które ich wspierają, ale to wszystko to jest tylko i wyłącznie ich chęci, ich zasługa, ich forma realizacji się, jednocześnie propagowania tej piłki ręcznej. Choć kolejny piknik odbędzie się za rok, Tytani mają ręce pełne pracy, bo impreza dla